stoję przed miejscem straceń. Wtedy, kiedy to się działo, bo w tej chwili mija już 77. rocznica, była sobota. Piękny dzień słoneczny, 5 sierpnia. Tu się zaczęło moje nowe życie. Mój przyjaciel Tadeusz co roku pamięta i dzwoni 5 sierpnia składać mi życzenia drugich urodzin, narodzin. To jest moje miejsce właśnie najważniejsze. Tu się wszystko zaczęło. Skończyło. Dla jednych się skończyło, a dla mnie się zaczęło inne, nowe życie. Namęczyłem się. Nie będę przykrywał, bo to... O, jak ładnie. W tej chwili znajduję się w miejscu. To jest główne wejście do cerkwi. Biegnąc ze swojego domu po drugiej stronie ulicy, już coś się działo. Jakiś Niemiec samochodu wycelował i ja uciekającego tu strzelił. Na postrach oczywiście, bo dosyć wysoko była pamiątka tego odłupanego muru. I tutaj przykucnąłem, schowałem się, on odjechał i po chwili już byłem w dolnej części cerkwi, gdzie wszyscy tam czekali na śmierć. To taka pamiątka. Historia szarej bluzy. To jest wspomnienie z cyklu Marginalia. I co ja tutaj piszę w tej historii? Staram się przypomnieć tę historyjkę, zresztą bez większego trudu, bo jeśli wydaje mi się, że wszystko dobrze pamiętam, to może być złudzeniem, ale jakby o tym nie napisać, będzie wspomnieniem prawdziwym. Dzięki Bogu, że tyle pamiętam, a mija 75 lat. Są obrazy, które nie dają się zatrzeć, tylko śmierć moja zagrzebie, ale do rzeczy. Mając w pamięci tytuł dawno temu przeczytanej książki dla młodzieży Historia niebieskiego mundurka, napiszę inną z mojego życia zapamiętaną, historia szarej bluzy. Dwa różne światy, ale co tam? Piszę, wspominam dla innych, dla wnuków. Jest lato 1939 roku. Wojna skończona, w naszej suterenie ciemnej izbie najczęściej zostajemy sami. Ja i mały Sylwuś. Rodzice zdobywają chleb. Któregoś dnia wpadła do nas Henia, najstarsza z rodzeństwa. Sylwek siedzi na nocniku. Henia płacze, bo nie wie, czy jej mąż Władek żyje, czy wróci z niewoli. Malutki pociesza swoją ciocię Henię. Nie płacz, wujek zaraz wróci. I w tej chwili ktoś puka do drzwi. W otwartych już ukazuje się w pełnym słońcu mąż Heni. Jest w długim szynelu, bez pasa, koloru jasnego brązu. Może przez te słoneczne smugi, które otuliły w cudzysłowie
przegranego żołnierza, stojącego chwilę, kolor zapamiętam niejasno beżowy, ale szary. Później z szynela ktoś uszyje bluzę dla Wiesia. Jakiś byłem dumny z tego ubioru z dwiema kieszeniami. Nie ważę, że stopy gołe bez butów. Bluza najważniejsza. To w niej, w sobotę 5 sierpnia 1944 roku, idę z innymi na stracenie. Wszystko opisałem nieraz na innych stronach. Nie mogę po raz któryś mówić. To nie jest łatwe. To jest bardzo trudne. Jednak muszę. W połowie cmentarza prawosławnego klękam przy krzaku, zdejmuję bluzę, która miejscami zesztywniała od zaszczepłej krwi i porzucam ją. Wrócę do niej wiosną 1945 roku. Leżała nieruszona ta bluza. Zawiniętą w papier zaniosłem na przechowanie do mojej najmilszej cioci Wiktorii. W ciągu mijanych lat wszystko się zagmatwało. Ciocia umarła, a jej drewnianą chałupę rozwalono, a może spalono. A między śmieciami i rypieciami paliła się moja piękna bluza. I tak zakończyła się historia szarej. Podskryptum. Pamięci ciotki Wiktorii i jej brata Wacława Tarnowskiego. Stawinoga. 2020.